przerwie. Komisja przedyskutowała wszystkie wypowiedzi. Raz jeszcze pochyliła się nad dokumentami. I przyjmiemy strukturę zakończenia rozprawy następującą. Najpierw przedstawię Państwu stanowisko komisji co do złożonych wniosków dowodowych. Następnie poproszę obie strony, zarówno obrońcę obwinionego, jak i Panie Rzeczniczki, o ewentualne zabranie głosu, gdyby była taka konieczność. A następnie zamkniemy rozprawę. 5 minut przerwy, ogłaszamy orzeczenie.